zaskrobało. I to właśnie początek naszej dzisiejszej przygody. Zaczynamy w miejscu zwanym Stegną, gdzie kończyła 4. niemiecka dywizja pancerna. Ja już trochę się obkopałem i według mnie trafiłem na koło właściwie felgot jakiegoś pojazdu, bo już widziałem zarys. Teraz muszę się do niej dokopać, wyciągnąć, dowiem się dokładnie, od czego ona jest, ale na pewno pochodziła z 4. niemieckiej dywizji pancernej, bo dokładnie z relacji znamy to miejsce. Zresztą byliśmy już tutaj, wykopaliśmy dla Was ramę pojazdu DKW. A dzisiaj mam nadzieję na coś ciekawszego, być może wreszcie ta legendarna Puma albo jakaś inna ciekawa półgąsienicówka. Na pewno będzie ciężko i żelaźnie. Partnerem kanału Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, dystrybutor produktów marki Mechanics Wear. Rękawic Mechanics używamy bardzo często i szczerze polecamy ze względu na wysoką jakość i świetny design. Klikajcie w linki w opisie i róbcie zakupy. W ten sposób wspieracie również Tank Huntera. Witajcie! Wracamy na Mierzeję Wiślaną, miejsce, w którym w maju 1945 roku kapitulowały dziesiątki tysięcy żołnierzy niemieckich. Pojazdy, broń, wyposażenie żołnierskie wszelkiej maści, to wszystko tutaj było i wciąż jest. Dziś się o tym po raz kolejny przekonamy. Oglądajcie! Mamy piękny poranek. Dni już takie krótkie, to słońce takie niskie i całkiem inaczej to wygląda. Zresztą trzeba z tym czasem się mocniej sprężać, dlatego dzisiaj zaczynam od razu od ostrej rozgrzewki. Za chwilę dowiemy się, z jakim kołem mamy do czynienia. Już mi wiele nie zostało. Tak więc będziecie razem ze mną świadkami tego podniesienia. O, jeszcze nie chcę iść. Ale jakby ją tak od dołu zaatakować, chyba diabeł trzyma. Jak zresztą zwykle. Czart ostro ją trzyma. O, jednak czart puścił. Nie, już poszło. Teraz możesz chwycić. Nie, z przodu, w środku. Puścił czort. To diabelskie. I flaszka. Pijemy? Chyba nie pijemy, bo już opróżniona. 0,7. Ale czort puścił, więc możemy wyciągać. Co to za czorcie? Na sienie. Na 6 śrub. No na pewno jakaś ciekawa. Jakaś to felga. Puściła. Mamy pierwszy owoc dzisiejszego dnia. Kopiemy dalej. Ciekawa felga. Nie mamy jednak pewności, czy niemiecka, czy sowiecka, a może brytyjska, czy amerykańska. W tym miejscu właściwie żadne pochodzenie sprzętu nie może nas zaskoczyć. Choć jednak najbardziej prawdopodobne jest pochodzenie niemieckie. W końcu to właśnie sprzęt III Rzeszy był tu grupowany, rozbrajany, rozkręcany, czy po prostu niszczony. Stan agonalny. Jakaś radiostacja albo coś łącznościowego, ale stan taki jak lubię, czyli agonalny. O, a co to? Klips od papierów. K. Na pewno nie rdzewka.
Jak sami widzicie, stan jest zachowania. Tak, tak, klips. Ciach, do zamykania. Jeszcze tutaj plasticzek po notatce, co tutaj było. To jest jakieś miejsce, w którym na pewno ciekawostki zostały wyrzucone. O! A to ci ciekawostka. NKMP. Aksajskin za włot. Włoty. Botelczyna. Naszli ruskie soldaty. I potem wsio. Wypili i zostawili musar. W следующий раз оштрафуем, если будете мусорить в Польше. No, mamy kolejny sygnałek. Zobaczcie. Fajnie zachowana, tak rzucona sobie ładowniczka do Mausera. Wspaniały, no. Wspaniały już rozpadający się stan. Ale widać, taki śmietniczek rokuje. Tu pośród tych wszystkich rzeczy. Rzeczy gumowych, stalowych, różnorakich. Widać, leżą rzeczy pozostawione po Niemcach. I pośród tych sowieckich butelek również. Jak sami widzicie, żeby się dowiedzieć, trzeba wykopać. O! Szczoteczka do zębów. Ciekawe, czy zostały jeszcze resztki promieniowania z pasty z radem. Ale się świecą. A najlepsze jest to, że to prawdziwa niemiecka, wartościowa robota. Deutsche Wertarbeit. Tak, przenosimy się kawałek dalej, gdzie Mateusz namierzył duży sygnał. Za chwilę dowiemy się, czy to coś ciekawego. Udało nam się namierzyć jakiś metal, jeszcze nie wiemy jaki. Jesteśmy w sumie na takim złomowisku pozostałym po wojnie. No i zaraz się dowiemy, co tutaj się znajduje, jak się do tego dokopiemy. O, zobacz! No. Coś to jest, ciężkiego nawet. Jak bym powiedział, ciężarówkowego. To nie jest ten? To jest wieloklin. No, jak na piasta? Jest wieloklin. Na kredkę? Na drążek skrętny wcześniej, jaką piastę. No, w sensie, no, tak. Ale nie, no, nie, może być też piasta napędowa, ale nie wiem od czego. Na pewno jest wojenna, bo jest w żółtej farbie. A wcześniej była szara pod spodem, widzisz? A to może być, wiesz, metal. Na pewno pojazdowy. Na pewno pojazdowy. Odłóżmy. Czyli już mamy dwa elementy pojazdowe. Kolejny wąż widać na żółto malowany, tak więc jest tu element z opaską, wąż od wody. Zapewne od naszego pojazdu. Udało nam się może teraz trochę rozruszać. Rozruszać. O, zobaczcie. I mamy tu połączenie gumowe, tu połączenie gumowe. Tu jakieś... No, jakieś dziwne takie. I to zawór. Takie coś dziwnego. Wygląda to na chłodniczne. Ale się dowiemy. Uda nam się tu wszystko wyciągnąć. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. wrześniowego Karasia wraz z załogą, Kubusia z Powstania Warszawskiego oraz czołg Renault FT, który przyczynił się do zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Gorąco polecamy! Kolejna ta piasta. Żółta farba i wieloklin w środku. Uwaga, kolejne chłodzenie. Kolejny element chłodzenia. Wiesz, wzór, napis, tabliczkę. Być może kamuflaż jakiś frontowy, który... O, i poszło. I zobaczmy, co my tu mamy. Ewidentnie jest to jakaś klapa. Szara farba.
tutaj jakiś zameczek. Także jest to. Jest to na pewno jakaś pokrywa. Nie, to jest dosyć. Znaczy, to na pewno nie jest. Nie, to jest taki szaro-zielony taki. O, tu widać zamek. Także ewidentnie jest to z pojazdu, jakiego jeszcze nie wiemy. Tak, może silnik. Albo skrzynia biegów. Jak zobaczcie, czwarta dywizja pancerna nas oczywiście nie rozczarowuje. Te wszystkie miejsca mierzejowe, gdzie rozbrajały się te ostatnie oddziały. Ciekawy jest opis z książki Hansa Schauflera Pantery nad Wisłą. Jak to wylosowano 200 osób, które miało trafić z powrotem do Rzeszy na nowe czołgi. Już w kwietniu 1945 roku mieli spośród swoich wybrać ojców rodzin, ludzi, którzy mieli żony. Ci wybrańcy oczywiście mogli trafić na ostatni statek, na jeden z ostatnich statków, który szedł w kierunku Niemiec, gdzie przygotowane dla nich były już nowe czołgi. Mieli trafić do oddziałów pancernych. No i taka ciekawostka, właściwie wydarzenie, które spowodowało, że no, część tych żołnierzy czuła się mocno pokrzywdzona tym, że wybrano tylko tych 200 osób, nawet sposobem wyboru. Ostatecznie ci szczęśliwcy, nieszczęśliwcy trafili, zostali w ciągu 30 godzin przyniesieni z zalewu na Zmierzei, właściwie na Hel. No i na Helu czekał już na nich statek o nazwie Goja, który 16 kwietnia 1945 roku wraz z 6 000 uchodźców został zatopiony. Pośród tych uchodźców było 200 żołnierzy 35 Pułku Pancernych. Jak mówiłem, szczęśliwców, nieszczęśliwców, ponieważ ostatecznie ich los zakończył się tragicznie. Ale jak opisuje też Hans Schauffler w Panterach nad Wisłą, oni pozostali tu żołnierze, mieli jeszcze do dyspozycji, nawet w przededniu końca wojny, 8 maja, mieli do dyspozycji jeszcze 8 czołgów, z czego 3 były w pełni sprawne, zatankowane, 5 zakopano. W jednym z naszych odcinków poszukiwaliśmy też tych elementów, ale ten cały element, który dało się spiechocić, czyli przenieść do pułku grenadierów pancernych, przeniesiono tych mechaników, tych wszystkich żołnierzy, którzy pozostali, czyli ten sprzęt niepancerny, niebojowy, uziemiono, został rozebrany, zniszczony. No i jednym z tych miejsc, gdzie ten sprzęt niszczono, była właśnie Stegna. Stegna była w ogóle takim centrum, całkowitym centrum operacji tych oddziałów, które pozostały na Mierzei i działały w ramach II Armii. Pamiętajmy, że w 1945 roku w kwietniu przeniesiono ostatecznie sztab dowództwa II Armii już na Półwysep Helski, który był znacznie bezpieczniejszy, był tym centrum logistycznym, z którego odpływały statki, przeniesiono już na Hel. A pozostałe tutaj oddziały miały za zadanie bronienie tego skrawka podczas ewakuacji. I przychodzi 8 maja 1945 roku, ten komponent kołowy w 4. Dywizji Pancernej niemalże przestaje istnieć, on już jest kompletnie niepotrzebny. Transport dalszy nie był możliwy, nie był możliwy transport pojazdów nawet przez na drugą stronę do Rzeszy, na drugą stronę Mierzei. Transportowano tylko żołnierzy z najbardziej niezbędnymi rzeczami, a ten komponent kołowy był niszczony, rozbierany. No i jednym z takich punktów zbornych było właśnie to miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, w centrum Stegny. Tutaj przygotowywano ten sprzęt, porzucano, przygotowywano do kapitulacji w ten sposób, że go po prostu niszczono. Niemcy zresztą mieli zaplanowaną na 10 maja operację zaczepną w okolicach frontu, czyli tam bardziej w kierunku kątów rybackich, z udziałem m.in. 5 zakopanych panter, no i tych 3 pozostałych czołgów, które jeszcze były w pełni sprawne. Do dzisiaj nie mamy 100% pewności, gdzie te pantery były, ponieważ nawet te fragmenty, które udało nam się kiedyś odnaleźć, to fragmenty pozostałe po panterze, która mogła być zniszczona bądź uszkodzona w trakcie wycofywania się. A cały czas te mityczne 5 panter, być może gdzieś przykryte ruchomymi wydmami, jeszcze na nas czeka na Mierzei. W każdym razie, oczywiście ten punkt zborny, w którym w tej chwili się znajdujemy, na którego miejscu udało nam się już wcześniej wykopać samochód osobowy, a właściwie ramę samochodu osobowego DKW. Zobaczcie. Tu widać doskonale po wieloklinie, że to nie mamy do czynienia z samochodem osobowym, tylko z dużą i ciężką, masywną ciężarówką. Być może to są elementy po tej legendarnej
pumie, która miała się tu znajdować, a której właściwie bytności jeszcze w 100% nie udowodniliśmy. Ja właściwie nie wiem, jak wygląda piasta w pumie, ale postaram się to ustalić. To byłby niezły hit, gdyby się okazało, że te elementy pochodzą właśnie z transportera SDKFZ-234. Maciek odrabia czarną robotę. A w tą stronę jeszcze zresztą też było, nie? Maciek. Tak. Podobnie, w tą stronę też coś było, nie? To jest generalnie takie śmietnisko, widać. O, Adler. Hełde auto. No fajne. Nie. Temperatura, ciśnienie oleju, paliwo. WDO. Znaczek zdaje się Adlera, nie? Adler. Mamy chłodnicę z pojazdu, jeszcze nie wiemy jakiego. Na pewno nie takiego całkiem lekkiego, bo chłodnica nawet jest spora. Myślę, że to nie będzie od tej dykawki, że to jest jednak inny pojazd. Czyli wszystko składa się dokładnie w opisywaną historię o tym złomowisku, gdzie pojazdy były złomowane. No nie wiem, czy to jest SDKFZ-234, pewnie nie. Ale jest to coś dużego. Na pewno jest to coś dużego, coś wojennego. No i coś, co zostało rozebrane w okresie powojennym. No i oczywiście, zaraz to wykopiemy. Dobra, połóżmy się tak? Nie, stalowa. Stalowa. No. Może znaczek jest z przodu jeszcze. Może być. Takie było to auto. Tabliczki nie widzę. Ale na pewno stało. I zobacz, tu jest osłona. No, chłodnica jest sporych rozmiarów. Nie jest to na pewno jakaś mała osobówka, tylko już bardziej ciężarowy pojazd. Widać to profilowanie, że byłoby to dla profilowania. Jest też dosyć gruba. No i ma tutaj uchwyty. Widać, że na wentylator osłona jakby ta, która osłaniała wentylator, jest już tutaj jakby zintegrowana z tą chłodnicą. Raczej stalówka, to pewnie bardziej już późnowojenna niż wczesno. Ewidentnie duże ślady po pojeździe. Większy element złożony z dwóch jakichś takich sprężyn. No, Maciek mówi, że bloczki wyciągarki, więc pewnie to będą bloczki wyciągarki. Tak to wygląda. Jakby tu się chciała lina prowadzić. Wiesz, chromowany taki, to nie wojenny. Jakiś element z czegoś bliżej nieokreślonego. Gumowe nóżki. Tu widać, wiesz, wychodził przewód, no i chrom. Ewidentnie wskazuje na pochodzenie cywilne. Zobaczcie, po czym pozostały te wszystkie rzeczy. Tu jest na tym szkiełku dokładnie napisane Reich, czyli Rzesza. O, zobaczcie, Sebastian w międzyczasie wykopał duży dołek, tutaj takie różne porcelanki, atramenty, nakrętka do demaga, czyli widać, że stał tutaj demag. Nakrętka do demaga. No i kopię sobie w tym śmietniczku. Tutaj zobaczcie ten zegarek do Adlera. Widać, że złomowiec był spory, że pojazdów tutaj na pewno stało. Nie jeden, nie drugi. No, są tutaj, jest też drobnica, jak widzicie, takie jakieś słuchaweczki, niesłuchaweczki, sprzączki od oporządzenia, wtyczki od jakiejś łączności. A to już, zobacz. O kurde, szok. Zobaczcie. No i pośród śmieci piękny szturm ogólny. Odznaczenie dla oddziałów. O, kurweczka. Odznaczenie dla oddziałów innych niż piechota, ale nie będących jednostkami pancernymi, czyli tak zwany szturm ogólny, przyznawany między innymi saperom. Doskonałe trafienie.
Allgemeines Sturmabzeichen, czyli odznaka szturmowa ogólna, została ustanowiona w 1940 roku z myślą o saperach, którzy w ogniu bezpośrednim wspierali na pierwszej linii natarcia piechoty, a nie kwalifikowali się do odznaczeń nadawanych tej formacji. Piechota miała swój rodzaj odznaczenia szturmowego, Infanterie Sturmabzeichen, przyznawane za co najmniej 3 ataki na wrogie pozycje. I takie też było kryterium przyznawania odznaczenia szturmowego dla saperów, które rozciągnięto następnie na oddziały przeciwlotnicze i przeciwpancerne, a nawet w szczególnych przypadkach na personel medyczny. Do momentu, kiedy ustanowiono w 1942 roku odznakę za zniszczenie czołgu, odznakę ogólną szturmową, można było nadawać także niemieckiemu żołnierzowi za zniszczenie nieprzyjacielskich czołgów lub pojazdów opancerzonych przy użyciu broni indywidualnej. Kojarzycie scenę odznaczania w filmie Stalingrad? Wyobraźcie sobie, ci saperzy takie właśnie odznaki dostawali. I w końcu jest. Ten element dawał najrozleglejszy sygnał, ale co to takiego? Chwila zastanowienia i już mamy przypuszczenie, które potwierdza się za chwilę po szybkiej identyfikacji. To element instalacji napędzającej pojazd, tak zwany gazogenerator, w którym ze zgazowania drewna, a więc przemiany materiału stałego w gaz, uzyskuje się gaz pędny. W języku niemieckim używana jest nazwa Holzgas, a takie instalacje ze względu na duże problemy z dostawami paliw w końcu wojny stały się popularne w niemieckich samochodach i ciężarówkach. W 1945 roku Holzgasem napędzanych było nawet kilkaset tysięcy pojazdów różnego typu. Zobaczcie, to urobek tylko z jednego naszego dołka w tej chwili. No jest dużo różnych rzeczy. Nakrętki do Demaga, do Adlera, kawałki notków, chłodnice z samochodu, jakieś bloczki, rury od Holzgasu, zbiornik na paliwo, chłodnica do Holzgasu, zbiornik do Holzgasu. Tak naprawdę trochę się nakopaliśmy. Nakopaliśmy się też przy pierwszym dołku. Tak więc roboty co nie miara, ale taką robotę lubimy. Miejsce jest obiecujące, także będziemy tu jeszcze wracać. Bez wątpienia. Liczymy jeszcze, że na kolejnej działce znajdziemy następne ciekawe artefakty, bo lokalne legendy mówią o wielu dołach i wielu powojennych śmietnikach, a w nich leżeć może wszystko albo nic. Liczymy na tę pierwszą opcję. Bądźcie zatem z nami w kolejnych poszukiwaniach. Tymczasem dziękujemy za dziś i składamy Wam wielkie podziękowania za komentarze, łapki i suby. A drewna do produkcji Holzgasu dokładają nam nasi wspaniali patroni. Zachęcamy do wsparcia projektu, bo każda złotówka przybliża nas do kolejnych odkryć. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Krzysztof Dąbrowski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Dawid Fal, Krzysztof Fidler, Marcin Filipowski, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Dominik Graczykowski, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Gwiazda, Gwiezdny Poszukiwacz, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Maciej Kaniewski, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Krzysztof Kochaniak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski,
Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Patryk Puls, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Bartłomiej Światłowski, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Adam Trzaskowski, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy jak zwykle za tydzień w czwartek o 20:00. Do zobaczenia.